To jest ta testerka diet z tego mema, co był. Tylko go zamknąłem. Mam mini Michaelko. A nie, tu jest. Testerka diet. No to zobacz. Lastry Nie odchudzające. mało. Zwłaszcza, że wyobrażałam sobie, że to będzie jakieś takie większe. Na To w sekund, dupę jest po plastry 12 godzinach odchudzające. odklej plaster i przyklej następny. Jak reklamuje je producent? Plastry hamują proces odkładania kalorii, zmniejszają obwód brzucha, hamują apetyt. A w dupę jeszcze zamieniają metal w złoto! Co to w dupę jest plaster odchudzający? Ty porypało ją?! Co to w dupę jest?! Regulują poziom serotoniny, która poprawi ci nastrój. Nie no, w sumie jestem zawsze zadowolona, ale dodatkowe pokłady energii. Taki mały plaster na mnie taką dużą. A, dobra. Przykleję drugi na brzuch. Dawaj całą pakę i w jeden dzień 100 kilo. Ezu. Serio ty, ludzie się tak oszukują, żeby schudnąć, że wydają 200 zł na plastry odchudzające, a potem jedzą w McDonaldzie. O co tu w dupę chodzi? Serio w dupę? Nie ma co robić w tych czasach już? Ty widziałeś to co ja? Pierwsza całą miskę. No nie ma, no i o tym właśnie mówię. Nakleja se plastry za 200 zł, żeby opieprzyć całą pakę słodyczy. No serio w dupę. W sumie to ja nie wiem, czy to działa. Wczoraj nawet gdzieś zgubiłam ten plaster, sam się odkleił, nie wiem nawet kiedy, gdzie jest. Prawdziwy słoik jedzie po prawdziwe słoiki na weekend do domu. I tu jest znowu cukierki. Będą czekały na mnie same... Chłopski garnek. Moja mama wie, co lubię. Co? No jak plaster ma to spalić niby wszystko? Taki mały plasterek! Nawet jakby działał! Kurde! Trochę ten plaster piecze. Bo nie pali kalorie. To czerwone miejsce. Może będzie puenta na końcu. Słuchajcie dziewczyny, jestem zażenowana tymi plasterami odchudzającymi. Stosowałam je przez tydzień i nie przyniosłam... To jest na poważnie recenzja. Ja myślałem, że. Ja może będzie puenta na końcu. Poczekajmy, bo to jest jakiś żart. Nie miałam żadnego rezultatu. Czułam się po nich głodna, moja skóra była podrażniona. Głodna się czuła jeszcze. Swędziała mnie. Słuchajcie, ja to musiałabym chyba taki plaster przykleić sobie na usta, żeby nie jeść. No, wtedy na pewno by pomogło. Może pomyśl nad tym. Ja pierdziele, ty. Z takim jedzeniem nic nie zadziała. Zastanawiam mnie, o co w tym chodzi? Czemu ona tak, co tu się w dupę dzieje? Czemu pokazali? Już mogli tak zmanipulować trochę, bo to i tak wiadomo jaka stacja, że... Wiesz, że nie pokazują jak ona wpieprza te całe kopce jedzenia, ale no nie. Zobaczył jeszcze to, bo mnie ciekawi ona. Super dietę, dieta ananasowa. Tylko w 3 dni mogę zrzucić aż 3 kilo, to jest bardzo dużo. Teraz czytam ja wpieprzam non-stop takie ananasiki z puszki, ale to chyba się nie liczy, bo one podobno są niezdrowe. Na śniadanie mam 2 plastery. A nie jestem gruby, haha, to działa! Te ananasy są do ciasta, nie jedz, bo matka nie zrobi. Sorki, sorki. Nie ma ani kupię rozumu, nowe ani potem. Płacił 5 zł. O kurde, mocne. Nie działa. Wyda całą kasę na plastry, to nie będzie miała co żreć. Ty, to jest dobre podejście, masz rację. Dieta ananasowa. Ja wpieprzam, panowie, codziennie dietę soloną. Bo wszystko w sobie ma soli, soli trochę. Kumasz? A ty jaką dietę opieprzasz codziennie? Ja też wodną, bo dużo wody wpieprzam codziennie. Wodna dieta, mało kalorii, polecam. Śniadanie moich marzeń. Co to w dupę jest? Ale zobaczymy jak smakuje. Zrobię kanapeczkę. No, co to w dupę jest? Ja pierdzie. Racji jako tako to nie ma, ale jeśli to ma mi pomóc schudnąć, to będę to jadła. Ona jest taka non-stop zmotywowana do chudnięcia i jedzenia tych diet, ale ostatecznie nie weźmie prawdziwej diety, tylko wpieprza takie specjalnie gówne, nie? Ananas, banan i jogurt naturalny. No wygląda jak taka jakaś... Ty strzelam, że ona trochę jak Bear Grylls pewnie, ostatecznie. Kamera off i hamburgerek opieprzany.
Na 100% widać, że na takim czymś by nie wysiedziała. Wygląda świetnie. No, przydałaby się do tego jeszcze nawet taka malutka bułeczka. Cały talerz napieprzony, jeszcze bułka do tego? Na co? Talerz zjedz. To jest taki słodki smaczek. Witam wszystkich. Recenzje dobre. Jeszcze ma mi pomóc chudnąć. Będę jadła wszystko. Bez względu. No na właśnie, chodzi o to, żebyś nie jadła wszystkie. Ja pierdziele, żarcik mały. Mały żart. Czy mi to smakuje, czy też nie? Ty! Ej, teraz to mnie dotarło. To jest ona po tej diecie ananasowej chyba. Ona to nagrywa 3 dni później. O ja pierdziele. Nawet widać, że kamizelka za duża. Bo no i ten nie ten rozmiar. Działa dieta ananasowa. Nice, polećcie rodzicom. Byłam w puszce, nie było zwykłego, więc no. Ananas to ananas. Czuję się jak na Hawajach. Plastry w słodzonej zalewie. Na pewno się dadzą do diety, żeby schudnąć. Czuję wreszcie mieć świeżo wyciskany sok z ananasa. Wylałam z puszki. Soczek, co tam? Soczek to soczek, kubasz? Ananasa wyciśnięte, a z puszki słodzona w dupę syrop. To jest to samo. Co tu się w dupę dzieje? Ananas z puszki to nie to samo, co świeży owoc. Przez dodatek cukru, a jeszcze i to mówi nawet do ucha. Ma ponad 2 razy więcej kalorii. Jestem w pracy. Od samego rana czeka na mnie niespodzianka. Jedna z koleżanek obchodzi dzisiaj urodziny i przyniosła ze sobą coś pysznego. Tort. Jem ciągle te ananasy. A drugi... Jako tako. Trzeci... Nie, po prostu nie. 3 dni była na tej diecie. Serio? W dupę? W tytule jest... Czy dieta ananasowa działa? W 3 dni mam się tego dowiedzieć? W 3 dni to ja nawet z głodu bym nie zdechnął! Na diecie bez jedzenia! O co tu chodzi? Co się dzieje? I całe... Oj, ja... Nie, dobra, ostatni filmik, 2 minuty tylko trwa. Ostatni misz. Bella Perfecta. Odkryła, że woda wspomaga odchudzanie, ale popełniła ogromny błąd. Jadła szklanki. Ja, co ja pierwsze w ogóle? Kolejna szklanka wody. Pół godziny temu wypiłam wodę, a teraz będę jadła obiad. Jest ryż. Kurczę i sałata skropiona cytryną i oliwą z oliwek. Dobrze chociaż, że na obiad nie mam wody. Dupę, ryż wessał tyle tej szmacianej wody, jak gotowałaś. Co ty pieprzysz teraz? Nieważne. Już zaczynam mieć wodę. Ja chyba jestem toksyczny dla niej, ale to dlatego, że widzę, że ona pod publikę troluje. Nie można tak, nie można trollować pod publikę. W takich poważnych programach. Ludzie to biorą na poważnie, co oglądają. To się od tej wody język zaczyna plątać. Jeden dzień piła wodę. Już ma wodę. Jak mam dużo wody w organizmie, tak mi się wydaje, no to jeszcze więcej, wpajam się. Czemu oglądamy przygotowania do walki sumo? Interesuje mnie kultura japońska. Oj, to... O nie, zaczyna słodzone wody. To jest pewnie ten ogromny błąd. To jest smakowe. Jak raz się napije, to się nic nie stanie. O, jaka dobra. Wody smakowe w większości przypadków to jednak są po prostu słodzone napoje. O kurde. Nie no, ale widać, że tamta jest podstawiona. No i za głupie rzeczy ona robi tamta. Widać, że jest fake. No nie jest możliwe, żeby być... Nie obrażając jej, żeby być tak... Wiesz, o co mi chodzi, no. Jakby w ligę zaczęła grać i by się wkurzyła, to schudnie, to schudnie. Jakby się wkurzała? No, tak. Od stresu jakiegoś, nie? Jakby w teamie zaczęła grać i by ją flamili wszyscy. I by miała takie, ja pierdziel, dzisiaj gierki z teamem znowu i taki stres, wiesz, o co chodzi. 20 kilo w tydzień. No, jest możliwe, masz rację. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Po prostu wygląda jak diss. Cześć, witaj. Gdzie to było? Który był ten odcinek, co on pokazywał klatę?
Dobra, porównanie, bo tam też podnosiła koszulkę, pamiętacie? Odpowiedź: najpierw musiał stanąć z samym sobą, twarzą w twarz. Tabletki, które zmniejszają ochotę na słodycze? Sprawdźmy, jak działają. Dzień drugi. Tylko jeden mały batonik. Wiadomo, że jeden. Dzień trzeci. Tylko kilka wafelków. To jest tylko dla mnie. Dzień czwarty. Pieczony kot. Co? Szarlotka, zobaczcie. Ja, tylko jeszcze lodów. Dzień szósty. Milka 300 gram Oreo. Jabłko by się zabiło. Ale te tabletki nie chcą działać! Czemu nie chudnę? Siódmy dzień, od kiedy stosuję tabletki z chromem. Niestety chrom nie powstrzymał u mnie łaknienia i podjadałam słodycze. Zobaczcie. Podjadałaś? Cukierki, dwa batony i cały tort opieprzył. Powiedzmy, że podjadała w pierwszym dniu i drugim. No ale od trzeciego dnia to już chyba powrót do starych nawyków. Yerba zmniejsza łaknienie. Dlatego łykając takie tabletki, yerba, nigdy nie mamy pewności, że dostarczymy sobie tyle chromu, ile byśmy chcieli. Naturalne źródła tego pierwiastka. Najwięcej chromu mamy w drożdżach piekarskich, ale... Dietetyk. Co zrobić, żeby schudnąć? Chłopie, żryj drożdże! Co się pytasz, głupio? Chromu ma dużo! Masz tu tabliczkę drożdży na dzisiaj. Tej dietetyczce jakoś bardziej wierzę, że działa to na schudnięcie, a wy też tak myślicie? Delektowała się każdym kęsem, żeby oszukać człowiek. Jaki w dupę tytuł? Co, o czym jest ten film? Na kawa. I terapii łyżeczką małą. Ciekawe, kiedy po tym będę głodna. Zblanszowany szpinak, połówka pomidora i dwa jajka. Będę się tym delektować i jeść powoli. Powolne przeżuwanie to bardzo dobry pomysł, zwłaszcza gdy zaczynamy się odchudzać. Działa! Im wolniej jemy, tym więcej czasu ma nasz mózg na zarejestrowanie faktu, że coś wpadło do żołądka. Ty, ale to też głupie. W sensie nie wiem, czym się ona zajmuje, ta... grubsza pani, ale wygląda, jakby ona cały dzień siedziała w domu i tylko myślała o tym, żeby coś wpieprzyć. Może jakby coś zaczęła robić, to by się nie chciało tyle jeść, nie? Czy chciałoby się nadal? Zdecydowała się na dietę w proszku. Zobaczmy, co je. Cały zestaw, słuchajcie, wystarczy na tydzień 5 posiłków dziennie. 5 posiłków, jak Krzysztof Bibisz. Od jutra. A co tam? Ona wie... Ona wpieprza michę chipsów. Przecież ona mówiła, nawet do sklepu nie będzie musiał. Po co ty poszłaś po te chipsy? Co się dzieje? Ja pierdzielę. A zawartość irytujesz. Wszystkich najpotrzebniejszych witamin w dziennym zapotrzebowaniu wynosi 100%. Skład większości takich produktów obiecuje nam, że będziemy mieli... A teraz sprawdzimy, jak smakuje bananowy shake. Nawet smaczny, prawdziwy smak banana. Czy wreszcie będę fit laską? Patrzcie, jak ładnie to wygląda. Olej. Troszeczkę, tylko do rozgrzania. Widziałeś to? Dobra, poczekaj. Patrz tą pateleczkę, oglądaj tą pateleczkę teraz. Pa, tylko trochę oleju leję. Tylko troszeczkę oleju do rozgrzania patelki, elo. Olej. Troszeczkę, tylko do rozgrzania. Było napisane i... Na naleśniki, ty... No nie mogę, chłopie, mogłaś ze szlaufa polać, ty! My, ale pamiętajcie, my wskazujemy błędy w diecie. Dzisiaj jesteśmy dietetykami, wszyscy tutaj. Ja i wy. I wskazuję... My nawet nie musimy być dietetykami, szczerze! To nawet nie trzeba być dietetykiem. My wskazujemy błędy logiczne. Ktoś chce schudnąć, to nie leje w dupę 200 ml oleju na patelkę. I proste. Błędy logiczne. Nie trzeba być dietetykiem.
Jaka muzyka smutna, ty. Idę do pracy, a moje naleśniki idą ze mną. O, ma pracę ona jakoś. Ona w aptece robi. Aha, okej. Okay. Robi w aptece. Ty, ona robi w aptece, a dwa odcinki temu robiła dupę testy, czy tabletki, które odchudzają, działają. O, dowiemy się. W nowej diecie. Czy schudłam? Ty, ona waży tyle w dupę, co Shaquille O'Neal, rozumiesz? Wiesz, jak wygląda Shaquille O'Neal? Pato. Jopie! Zobacz, jak on wygląda, ty! On ma buty jak ja głowę! Albo większe. Nie śmiejmy się z wagi oczywiście, liczę, że schudnie, naprawdę, ale... No bez przesady, no nie testuj takich diet na sobie, tylko se krzywdę robisz. Nie no, wiadomo, no... Nie najlepszej jest w formie, bardzo to niezdrowe, co ona robi, ale... Nie no, co tu robić, no? W sensie nie można tego akceptować, że ktoś tak robi, no przecież on sobie szkodzi. A ona wprowadzi program o tym, żeby schudnąć, nie? Więc jakby to jest złe. Trzeba to wyszydzać, żeby się ogarnęła. Ty, to jest w ogóle z teraz jakoś, miesiąc temu. Ty, to są nowe odcinki w ogóle, ja myślę, że jakieś stare programy są. Nerwowana. Ja pierdzielę, ty, jutro odpowiedź na mnie nagra. Wystarczyło, że stanęła na tym urządzeniu, a kalorie spalały się same. I wystarczy tak stać? To wszystko maszyna za ciebie robi? Ninja. O, słuchajcie, zobaczcie. O, matko! I poszła jeść? Chipsy o smaku soczystych żeberek. Przez 10 dni. Ale trudne. Ja pierdzie, jakie trudne ćwiczenia, ty, stać w miejscu trzeba. Niesamowite, co dać. Siedzące ćwiczenie musi producent zrobić. Trzeba siedzieć 15 minut i chudnąć. I do sauny posieć, to będzie łatwiej. No. 15 minut na tej platformie i nie schudłam. Ale moja skóra się ujędrniła i zmniejszył się celulit. Stałam, czułam, jak wszystko we mnie wibruje. Moja ciocia kupiła sobie takie z mango za 500 zł, chyba. Ale większe i można ręce oprzeć i gówno jej to dało. Jak to gówno dało? A ile ważyła też tyle? Co Shaquille O'Neal? Założymy ci taką maseczkę, którą będziesz sobie oddychać. Kurde. Tak? Przez to? Masz 150 uderzeń serca na minutę. Jo, pierdziele, ty 150 na minutę idąc. Boże, to co? To jakby każdy z nas po mieście, idąc do sklepu, miał 150, ty. Wyobraź sobie, żeby tak skoczył puls, to przecież ona nie może biegać chyba. Och, Jezuniu. Twoja wydolność jest na bardzo słabym poziomie. Potrzebny był do tego dobry doktor, naprawdę. Dzięki, doktorku. Chwila prawdy teraz, tak? Chwila prawdy. Wiesz, ile wynosi twoja waga? Nie wiem. 141 kg. No coś tak dziwi, na poprzednich odcinkach ważyła się nieraz. Ale udaje przed doktorem, że nie wie, nie? Jakie udawanie, no przecież ona wie, ile waży. No co tak przed doktorem, ty przecież doktor takich przypadków ma dziennie 100. Co ty myślisz sobie, że jedyna tyle ważysz? Ja pierdzie, i właśnie tak się to kończy. Ktoś tyle waży i potem się wstydził wszystkiego. A dobrze wie wszystko, bo ma obsesję na punkcie tego, żeby schudnąć. Po co tak udawać? Ty, no mnie to irytuje. Bardzo ciekawy artykuł i myślę, że jest to idealny sposób dla mnie. Aqua Aerobic. Ujędrnia i wyszczupla, ale nie tylko dlatego warto go uprawiać. Aqua Aerobic polega na wykonywaniu sekwencji ćwiczeń w wodzie, zwykle przy muzyce. Dzięki tej aktywności schudniesz, wyrzeźbisz i wzmocnisz ciało. Pozwala spalić około 250 kalorii. To mały pączek. To lepszy plan mam. Po prostu nie zjedz pączka, to nie będziesz musiała na to iść. Już spalone 250. Jakie easy, ty! 200 IQ trzeba, żeby się odchudzać. Oła. Patrzę w lustrze i chyba odwrotnie te okulary założę. No ale dobra, nikt nie zauważy, jak nie powiem, to nikt nie będzie nawet widział. No ale my widzimy przecież. No to... Wcale nie krępujcie.
Pozbądźcie się swoich niedoskonałości, swoich krągłości. Każdy, nawet nadprogramowy centymetr ciała jest piękny i musimy go kochać. Ty, no i patrz, teraz tak. Dobrze powiedziała do połowy, a potem zaczęła pieprzyć tą propagandę pieprzoną, wiesz o co chodzi? Dobrze powiedziała, żeby się nie krępować, no przecież trzeba to jakoś zrzucić. Nie może się tego krępować. No ale nie możesz to kochać, ty przecież chcesz to zrzucić! Jak to kochasz, to to zostaw, co ty pieprzysz do mnie? To po co chudniesz? To tak jakbyś dziecko zabiła, przecież. Kochasz je czy nie? Ja pierdzielę, no nie krępuj się, chudność, to jest jasne, że musisz jakoś... W dupie tych ludzi, co się śmieją. No ale przecież ty idziesz, żeby schudnąć, a nie żeby, to co to sobie, utniesz i schowasz na później? Tam na pamiątkę, co ona za głupoty, no i widzisz, do połowy dobrze mówię, a potem propaganda, ty głupoty. To było rewelacyjnie, a, będę przychodzić, będę powtarzać to wszystko, to jest po prostu świetne. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria!